No pięknie. A ja mam nagrane, jak się spłoszyliśmy. Dobrze, że mi telefon z ręki nie wypadł. Och, miłość chłopców. O, Charlie! Ugryzł. Ugryzł go. Ale mam nadzieję, że go nie złapał za nohala. A, okej. Okay. A, no to widzisz, ale u nas w Polsce chodzą tak luzem. Daniela? Przez kompletny przypadek znalazłam się ostatnio w galerii handlowej i postanowiłam, że wejdę sobie do Reserved. To jest taki sklep, który ja będąc osobą otyłą omijałam szerokim łukiem. Po prostu nigdy, przenigdy nie było tam niczego dla mnie. Tym razem na stronie internetowej bardzo spodobała mi się ta sukienka w cytrynki, ale oczywiście jak szukałam swojego jakiegoś rozmiaru takiego typu L, no to nie było, były same S-ki i XS-ki. Były natomiast topy i spódnice i były to rozmiary L, no i oczywiście były za małe. Wzięłam zatem sobie spodenki i wyglądałam w nich, jakbym miała pieluchę w majtach. No po prostu masakra. Jak to wygląda? No zobaczcie po prostu. Białe były dosłownie takie same, to był jakiś inny model, ale po prostu czułam się okropnie, czułam się najgorzej, czułam się jakby nic kompletnie w tym sklepie nie było dla mnie. Kolejny raz jestem zawiedziona i kolejny raz wyszłam bez niczego. A wy jakie macie zdanie o Reserved? Chodzicie tam? Wróciłam właśnie z małych zakupów spożywczych i pokażę Wam, co kupiłam. To nie są takie pełne zakupy, nie wiem, na cały tydzień. To są takie dodatkowe zakupy, które zrobiłam sobie w międzyczasie, kiedy zaczęło mi już brakować niektórych produktów w lodówce. Tyle. Tyle tego jest. Jedna torba, ale same dobroci w środku. Zacznijmy od czegoś, co musi zaraz trafić do zamrażalnika, żeby się nie rozmroziło. Znalazłam w Lidlu lody Nix. Jak dobrze wiecie, ja bardzo lubię ich batony. Są też proteinowe, na które jeszcze nie udało mi się trafić, ale te zwykłe są bardzo, bardzo fajne. No właśnie i zobaczyłam, że są takie lody. Tutaj mamy białe truskawkowe, a tutaj mamy słone karmel. Może później zrobimy sobie test smaku tych lodów, zobaczymy. Może nagram Wam to jutro, bo dzisiaj trochę boli mnie gardło. I takie jedne lody mają 181 kalorii. Super opcja, dlatego że macie tutaj już po prostu porcje i nie musicie się zastanawiać, ile tych lodów sobie nałożyć. Wiecie, że taki jeden lód na takim patyczku ma 180 kalorii i tyle. Jeżeli chodzi o makro, no to mamy tak. 6 gramów białka w 100 gramach. 22 gramy węglowodanów i 18 gramów tłuszczu, czyli zwykłe lody, nic fantastycznego, nic jakiegoś niesamowitego, po prostu zwykłe lody, ale bez cukru. Wcześniej na Instagramie robiłam Wam też recenzję tych lodów, które znalazłam w Lidlu i to są lody proteinowe, a dokładniej takie batony proteinowe. Takie, wiecie, batony bez żadnego tam patyczka, bez żadnego wafelka, po prostu zwykłe batony proteinowe i one są bardzo spoko, dosyć słodkie. Jeżeli chcecie jeść lody, oczywiście, no to właśnie w Lidlu warto sięgać po różnego rodzaju fajne rozwiązania. Lidl ma dosyć dużo tego typu rzeczy. Dobra, odkładam, żeby też się nie rozmroziły. Lody schowane, to możemy przejść na przykład do warzyw. Szpinak baby. Ostatnio moje ulubione warzywko do kanapek. Dodaję go właśnie do kanapek z wędzonym serem, dodaję do kanapek z żurawiną, dodaję do kanapek z łososiem, po prostu mega. Zobaczyłam marchewki z natką i po prostu musiałam je wziąć. Po pierwsze dlatego, że wyglądają przepięknie, a po drugie dlatego, że ja mam królika i jest też koń, który na pewno będzie chciał taką marchewę skonsumować. Marchewki piękne, dorodne, będziemy sobie chrupać. Przepraszam za te dźwięki, ale poniżej figa je teraz śniadanie, mimo że mamy godzinę 16:30.
Także to jest, jak widzicie, odpowiedni moment na śniadanie dla tego psa. Biedny mały piesek musi jeść za rogiem. No straszne, straszne to rzeczy, prawda, Fifi? Fifi. Straszne rzeczy. Figa kontynuuje swój posiłek, a my przechodzimy dalej. Dwie czerwone papryki oraz dwie żółte papryki. Bakłażana. Bakłażana? Tak, to bakłażan. Oraz bakłażana, którego najprawdopodobniej będę sobie robiła właśnie razem z paprykami, razem z cukinią, jako dodatek do mięsa. Bakłażan super sprawa, bardzo lubię, chociaż jest dziwny. I czasami nie wychodzi, ale ogólnie jest bardzo, bardzo spoko. Z warzyw to by było na ten moment wszystko. Przechodzimy teraz do produktów wysokobiałkowych. Zaopatrzyłam się w ser wszystkich fit świrów na całym świecie, a przynajmniej w Polsce, czyli Rycki Active. I to jest ser wysokobiałkowy. Makro wygląda w ten sposób. On występuje w dwóch kolorach, ale szczerze mówiąc nie mam zielonego pojęcia, czym one się różnią. Po pierwsze smakują tak samo, a jeżeli chodzi o skład, to niczym się nie różni. Makro też niczym się nie różni, więc chyba po prostu nie mogli się zdecydować, który kolor bardziej mi się podoba. Albo chcieli zrobić coś takiego, jak właśnie ja zrobiłam, czyli żeby klienci kupowali jeden i drugi, mimo że niczym się od siebie nie różnią. Skyr naturalny, do mizerii idealny. Napój wysokoproteinowy, waniliowy, u mnie podstawa do tak naprawdę wszystkich takich słodkich dań. Ja bardzo sobie go cenię, lubię, ale no bez ale, po prostu jest super. Nowość, jaką zobaczyłam w Lidlu. Zobaczcie, wysokobiałkowy napój o smaku bananowym. Wydaje mi się, że będzie bardzo smaczny. No, jeżeli chodzi o makro, to tak, tutaj mamy 8 gramów białka, a w tym mieliśmy aż 10 gramów białka. Czyli ten, jeżeli chodzi o makro, wypada nam lepiej. Mój przyjaciel letnich, ciepłych dni. Naprawdę, to jest przepyszne, przepyszne picie i do tego bardzo zdrowe. Jeżeli chcecie zadbać o swoją florę jelitową, no to właśnie kiszonki, kefiry, maślanki. To jest to, po co powinniście sięgać, jeżeli macie oczywiście ochotę i lubicie. Twaróg chudy. Czemu chudy, a nie na przykład tłusty albo półtłusty? Już tłumaczę. To dlatego, że ja mam taki przepis od mamy mojego chłopaka, która robi makaron z twarogiem i z cebulą i on jest przepyszny. Tylko, że jeżeli damy twaróg tłusty albo półtłusty, to on nam się roztopi. A jeżeli chodzi o ten chudy, to on się nie topi i on daje radę właśnie w tym daniu takim wytrawnym, pysznym, obiadowym. Więc chudy twaróg właśnie do makaronu z twarogiem i z cebulą. Ja jeszcze dodaję bardzo dużo natki pietruszki, jakąś czarnuszkę, troszeczkę czasami boczku, to zależy jaką mam faskę, ale właśnie on do tego jest mi potrzebny. Kolejny produkt, który ma dużą zawartość białka, to jest pierś z kurczaka. Ja akurat wzięłam polędwiczki z piersi kurczaka i będę je przygotowywała w airfryerze. Już widzieliście chyba może na Instagramie różne moje jedzonka z airfryera. To jest super sprawa, dlatego że można właśnie w takiej beztłuszczowej frytownicy zrobić sobie i mięso, i frytki, i nawet warzywa, różne takie rzeczy. I ja właśnie bardzo lubię pierś kurczaka z airfryera w takich przyprawach typu do kebaba, na grilla, coś wiecie, takie różne mieszanki przypraw. To bardzo spoko, bardzo, bardzo dobrze wjeżdża i do tego właśnie będzie bakłażan, papryka, cukinia. No, już macie wizję tego, jak będzie wyglądał najprawdopodobniej mój najbliższy obiad. No właśnie, tak to będzie wyglądało. Jeżeli macie ochotę podglądać to, co ja jadam, no to od tego jest Instagram. Tam jest praktycznie kopalnia moich posiłków, śniadania, obiady, kolacje, przekąski, jakieś słodkie tego typu rzeczy. W zapisanych relacjach macie bardzo, bardzo dużo moich dań, tego co ja jem, tego co ja jadam. Możecie sobie podglądać, możecie się inspirować, one są opisane, więc wiecie co tam dokładnie w tym moim daniu jest. To są najczęściej bardzo proste dania, nie potrzebujecie do nich jakichś specjalistycznych przepisów, po prostu wszystko trzeba złączyć ze sobą i macie pyszny obiad. Albo śniadanie, albo kolację, no wiecie o co chodzi. W Lidlu znajdziecie serki wysokobiałkowe. Serki. Nie skyry, nie kwargi, tylko właśnie te serki. O tych serkach mówię. One mają, słuchajcie, 12,5 g białka na 100 g. A taki zwykły skyr, który też jest jogurtem wysokobiałkowym, ma około 8-9. Więc to wypada nam dużo lepiej. Jest gęste, jest bardziej treściwe niż skyr i ja takie serki ubóstwiam. Czasami jest tak, że ludzie przychodzą i wykupują po prostu całość i nie ma już tych serków i po prostu to powinno być zabronione,
żeby kupować całe palety tych serków. No ale niektórzy tak robią. Tak samo robią z tymi serami typu Active, więc jeżeli widzicie, to warto się zaopatrzyć. Na pewno. Zaopatrzyć? Zaopatrzeć. Warto się zaopatrzyć w serki i w te serki również. Wzięłam sobie też do sałatek takie sosy, zwykłe sosy francuskie. Ja je bardzo lubię, one są takie trochę kwaśne. Nie przepadam za innymi takimi sosami. Nie przepadam za koperkowym, jakimś tam włoskim i tak dalej. Nie. Tylko smakuje mi ten francuski. I ja go sobie rozrabiam nie według tutaj rozpiski, tylko go sobie rozrabiam w dużej ilości wody i do tego dodaję małą ilość oleju albo oliwy. I super się sprawuje. Do sałatek jak najbardziej. I na koniec chciałabym Wam pokazać przekąskę, która wśród wszystkich słonych przekąsek wypada najlepiej. I to są paluszki zwykłe, klasyczne, lajkonika, słone. Nie precelki, nie talarki, nie krakersy, tylko właśnie paluszki. One mają 379 kalorii na 100 gramów. Przy czym na przykład te paluszki takie dla dzieci, które wydawałoby się, że a dla dzieci to powinny być lepsze, prawda? Nic bardziej mylnego. Jeżeli chodzi o te paluszki, to one mają lepsze makro. One nie mają cukru, a tamte cukier mają. Jeżeli chodzi o sól, ja soli w swojej diecie nie ograniczam, bo ja nie chcę się odwadniać. Ja akurat po prostu soli używam, z solą się, że tak powiem, mam za pan brat. Uprawiam sport, więc nie mogę sobie pozwolić na to, żeby z soli nie korzystać. Sól wbrew pozorom jest nam potrzebna, chociażby do tego, żeby zatrzymać trochę wody w organizmie. Czasami się to przydaje, szczególnie w upalne dni. Także pamiętajcie, jeżeli jest upał teraz w lato, to nie należy tak straszliwie tej soli unikać, bo można się po prostu odwodnić i zrobić sobie krzywdę. A elektrolity, minerały też są nam potrzebne. Ja oczywiście nie twierdzę, żeby minerały sobie brać z paluszków. Nie, ale napoje izotoniczne, na przykład odrobina soli do jakiegoś fajnego napoju, woda, cytryna, jakiś jeszcze tam smaczek dodać, to by było super, super na lato. Pamiętajcie o tym, bo wiele osób z soli rezygnuje, a później się dziwi, że na przykład w lato boli ich głowa i źle się czują. Wszystko oczywiście z umiarem, ale wszystko jest dla ludzi. Także tak wyglądają moje zakupy. Powiem Wam, ile zapłaciłam za to wszystko. Za całe zakupy, czyli za to, co widzieliście, co Wam pokazywałam, zapłaciłam 141 zł. A może macie jakieś produkty super, na które ja na przykład nie zwróciłam uwagi. Więc jeżeli znacie takie produkty i macie na przykład jakieś fajne polecajki z Lidla, no to koniecznie w komentarzach zostawcie informacje dla mnie i też dla innych osób, żeby wiedzieli, na co zwracać uwagę, idąc na zakupy. Dobra, to by było na tyle. Lecimy dalej. Jest spoko pogoda, więc przetestujemy sobie tego loda, o którym Wam mówiłam. Na początek wzięłam tego truskawkowego. Jest uroczy. Wygląda naprawdę, naprawdę uroczo. Polewa chrupiąca, jakby z liofilizowaną truskawką, coś takiego. W środku waniliowe. No spoko, mogą być. O wow, imponujące. Nie wiem, czy w ogóle będziecie w stanie zobaczyć. Tu jest taka jakby rolada z truskawkowego nadzienia. No dupy nie urywa. Moja subiektywna ocena tego loda w skali od 1 do 10. 7,5. Dajemy mu 7,5. Skakuj. Ty też lubisz lody, prawda? Ale tobie nie wolno jeść tego loda, bo to jest lód ze słodzikiem, a pieski nie mogą jeść słodzików. Normalnie bym ci dała spróbować, też byś mogła ocenić. No, ale w takim wypadku nie dam ci, bo jeszcze sobie zrobisz krzywdę, wiesz? Nie. Powiedz Figa lepiej, jakie ty masz plany na dzisiaj? Czy ty będziesz robiła coś? Aha, musisz już iść. Okej. Okay. Figa już musiała iść dalej do roboty. Także tego loda oceniamy na 7,5. Słodkość oceniamy na zwykłą, tradycyjną, normalną. Nic tutaj dziwnego nie ma. Ilość owoców bardzo malutko. No ale lodzik to lodzik. Wiadomo. To by było na dzisiaj tyle. Nie dam rady dzisiaj przetestować drugiego. Nie ma opcji. A tymczasem lecimy sobie na badmintona. Pyszny.
Dobra, lecimy z opcją numer 2, czyli słony karmel. Prezentuje się zacnie. Powiem Wam szczerze, że jestem ciekawa, jak on będzie smakował. Dobra, otwieramy i próbujemy. Wygląda jak lód w czekoladzie. Nic jakiegoś specjalnego. Tamten był naprawdę uroczy, jak go wyjęłam z opakowania. Te liofilizowane truskawki, no były śliczne. A ten, no taki, czekolada. Spróbujemy. O. Czekolada bardzo słodka, taka typu mlecznego. Jeżeli chodzi o środek, środek bardzo smaczny. Zresztą sami zobaczcie, że to jest taki puchaty, puchaty lód. No spoko, chyba tutaj nie będzie jakichś wielkich zaskoczeń. Myślę, że to będzie po prostu taki lód. Moim zdaniem na ten moment chyba nawet smaczniejszy od tego różowego. Jak widzicie, Figa ma dzisiaj wolny dzień. Wczoraj bardzo ciężko pracowała, obwąchała cały ogródek. Sprawdziła wszystkie kąty, a dzisiaj odpoczywa. Ona pracuje w takim systemie zmianowym razem z Nikonem. Dzisiaj Nikon ma więcej obowiązków, chociaż z tego co widzę, też właśnie ma przerwę. Nikon, podejdziesz? Masz przerwę w pracy, tak? Bosy, jaki biedny piesek, lodzika by chciał zjeść. O, nie wolno jeść lodzików. Mordko parszywa. Figa jest takim psem, który niczym się nie przejmuje. Dosłownie niczym. Ona po prostu ma, szczerze mówiąc, wywalone na wszystko, co się dzieje. Nic ją nie interesuje, chyba że idzie jakiś pies i ona tego psa nie lubi. Ale tak to jest po prostu zawsze wyluzowana i zawsze taka na luzie. Bez zbędnego przejmowania się. Staram się brać z niej przykład. Nikon natomiast jest taki bardzo wesolutki, śmieszniutki. Ale mocno taki przejmujący się różnymi sprawami. Czasami jak na przykład coś zepsuje przez przypadek, dajmy na to, no to ona w ogóle, whatever, kupisz sobie nowe. A Nikon natomiast jest taki, wiecie, przyczajony, troszeczkę wycofany, bo się boi, bo nie jest zadowolony, że zwraca się na niego w jakiś negatywny sposób uwagę. W ogóle nie przepadają za obcymi psami, ale siebie nawzajem bardzo lubią, bardzo, nawet bym powiedziała, wręcz kochają. Są bardzo przyzwyczajeni do siebie i nie lubią za bardzo się rozstawać. Jeszcze taka ciekawostka. Oni nie są rodzeństwem. To są, jakby Nikon i Figa wyglądają tak samo praktycznie, ale nie są rodzeństwem. Nikon został znaleziony przez Huberta na Jasnych Błoniach w Szczecinie, w parku, w nocy. A Figa jest ze schroniska, również ze Szczecina. Taka oto ciekawostka. I to są kundelki oczywiście. Zobaczcie, do czego się dokopaliśmy. W tym lodzie również jest taka coś a la rolada w środku. No niesamowite, niesamowite to jest. No. Człowiek się zadziwia każdego dnia. Przejdźmy do oceny. Tego konkretnego loda akurat oceniłabym na 8 na 10, dlatego że jest bardziej taki wytrawny, ma ciekawszy smak. Może troszeczkę jest nudna ta polewa, no ale powiedzmy, że nie jest to żaden problem. Jeśli chodzi o słodkość, to jest taka fajna właśnie zrównoważona tym, że jest to słony karmel, czyli jest troszeczkę tej soli tutaj dodane. Bardzo mi to odpowiada. Cóż my tam jeszcze ocenialiśmy? Ilość owoców. No tutaj nie mamy owoców, tutaj mamy nadzienie i też oceniamy je na mizerne, bo praktycznie nie ma go w środku. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za to, że spędziliście czas ze mną. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Dajcie znać, co tam u Was słychać, jak tam początek wakacji, czy planujecie jakieś wyjazdy. Ja przyznam szczerze, że chyba za dużo nie będę w tym roku planowała, dlatego że mamy teraz temat działki i to głównie zabiera nam czas i emocje i różnego rodzaju energię, więc chyba nic takiego się nie będzie wydarzało, żadne wyjazdy większe. No ale jestem bardzo ciekawa, co Wy planujecie, no bo w końcu już wakacje się zaczęły. A lato w Polsce jest tak krótkie, że po prostu trzeba z niego korzystać. Dobra. Nie przedłużam już, trzymajcie się i widzimy się następnym razem. Pa, pa. Słucham panią. Pani przyszła lodzika znowu zjeść, tak? Ja mówiłam, że piesek się niczym nie przejmuje. Ale piesek przede wszystkim musi się przejmować swoim zdrówkiem. Pieski lodzików takich nie mogą. No, ja wiem. Nie. Gdzie ten jęzorek? Jeżeli obejrzeliście do końca ten film, to bardzo Was proszę, zostawcie mi w komentarzu
emotikonkę z bakłażanem. Niech to będzie emotikonka dzisiejszego dnia. Co wy na to? Ale oczywiście, jeżeli chcecie coś napisać mi ciekawego, to bardzo proszę, ja chętnie przeczytam. Ale dla osób, które nie mają nic do powiedzenia, a chciałyby zostawić po sobie jakiś tam sygnał, znak, to bardzo proszę, emotikonka bakłażana na dzisiaj jak najbardziej. Baby, you give me feel that, you whip up my appetite, don't leave me high and dry.